Cześć, tu Ernest! Nowy sezon dopiero się zaczął. Do odkrycia mamy zupełnie nową wyspę, pełną sekretów. W sklepie już są nowe skiny i emotki, a w zakładce karnet bojowy jest 100 nowych nagród, które możemy przejrzeć w dowolnym momencie. Mimo tego nie możemy zapomnieć o tym, że jak co każdą dużą aktualizację, do plików gry zostało dodanych kilka nowych skinów, które wejdą do sklepu. Do tego poznaliśmy wygląd dwóch nowych pakietów, w tym pakietu startowego. I tutaj mała uwaga, cena pakietu startowego w Polsce została zwiększona, ale do tego zaraz przejdziemy. Zacznijmy może od skinów pakietu Płomień Mroku. Niektórzy z was pewnie pamiętają, że jakiś czas temu na jaw wyszedł nowy pakiet skinów, który będzie dostępny do kupienia od 11 listopada. Będzie on zawierał 3 legendarne stroje, 3 rzadkie podwójne kilofy, 3 epickie malowania oraz nową emotkę. Tego pakietu jeszcze nie można kupić, ale w plikach gry już są gotowe skiny, które będą w tym pakiecie. Silox na swoim Twitterze udostępnił wygląd tych skinów w lobby. Jednym z tych skinów będzie mroczna Rockmanka. Widzicie ją teraz na ekranie i szczerze mówiąc chyba nie jest taka zła. Mi się bardzo podoba i na pewno fani Rockmanki będą zadowoleni. Dajcie znać w komentarzach, co wy uważacie o tych skinach. Następny skin, który będzie w tym zestawie, to Mroczna Anielica, wraz z jej skrzydłami w mrocznej edycji. Nie podoba mi się oryginalny skin, a ten, no też za bardzo mi się nie podoba. Moim zdaniem strój tej postaci jest po prostu za duży, skrzydła tak samo. Trzeci ubiór za to magmowa wersja Omena. No i to jest już o wiele lepsze. Jest magmowy, animowany i ma bardzo fajną pelerynę. Z całej trójki tych ubiorów, ten jest na pierwszym miejscu według mojej topki. Te trzy skiny, wraz z resztą przedmiotów, których jeszcze nie mamy jak podejrzeć, wejdą do sklepów 11 listopada w cenie około 110 zł. Teraz pakiet startowy. Oto skin, który może być w najnowszym pakiecie startowym. Wejdzie on do gry w ciągu kilku tygodni. Jeśli mowa o wyglądzie, to zdecydowanie według mnie to najlepszy pakiet startowy ze wszystkich. I co ciekawe, ten pakiet startowy zamiast foldolców ma w zestawie zbierak. Silox udostępnił także wygląd tego skina w lobby. Te nagrania są z lobby, ponieważ te skiny są zaszyfrowane i nie można ich podejrzeć w szafce. Emotką z 7 sezonu zdołał też pokazać Kilow, który będzie w zestawie z tym skinem. Fałdolce może jednak jeszcze będą w tym zestawie. Zawartość tego pakietu może się zmienić, ponieważ minie jeszcze trochę czasu, zanim ten pakiet wejdzie do gry. Co do ceny, to na oficjalnej stronie Fortnite można wyczytać, że w różnych miejscach na świecie zaszły zmiany w cenach różnych przedmiotów Fortnite. W naszym przypadku interesują nas złotówki. Od tego sezonu pakiet startowy będzie kosztować 20 zł zamiast 15. W opisie podam wam link do tej strony. Wystarczy w tej tabelce odnaleźć państwo, w którym się znajdujecie. Obok jest podana nowa cena różnych przedmiotów w odpowiedniej walucie. W przypadku Polski chodzi oczywiście o złotówki. W Wielkiej Brytanii na przykład w ogóle nie dotyczy zmiana cen pakietu startowego. Poza tym w plikach gry ukrywa się jeszcze kilka innych skinów i emotek, które powinny po prostu wejść do sklepu za hodolce. W tym mroczny, nie pani misia, a pan miś. I nowa emotka dwuosobowa. Hypex wstawił nagranie z szafki, na którym pokazał nadchodzące skiny, których nie było w karnecie bojowym. Mój ulubiony nowy skin to kowbojka. No, ja już dziękuję za oglądanie i zapraszam do oglądania nowych skinów.